Witajcie, kochani, po raz drugi na Aleksandrowskiej Strefie Kibica. Jak widać, klimat niesamowity, mimo tego, że pogoda do końca nie dopisuje. Dziś mecz Polski z Kolumbią, mecz o wszystko. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu na Mistrzostwach Świata przegraliśmy z Senegalem 1-2. Jaka będzie historia tego widowiska? Tuż przed meczem o to pytała wszystkich fanów piłki nożnej w Aleksandrowie. Może nie wszystkich, ale tych wybranych. Agata Kowalska, nasza reporterka. Polska, biało-czerwoni! Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany to znak, że rozpoczynamy. Rozpoczynamy to, na co wszyscy liczą w całej Polsce, czyli oczywiście na wygraną reprezentacji Polski. No jakie panują tutaj właśnie dzisiaj emocje? Zobaczmy. Panowie kochani, jak tam dzisiaj? Wspaniale będzie. Wszyscy tak mówią, zawsze tak mówicie i co? No i różnie bywa, no ale dzisiaj będzie dobrze. Dzisiaj będzie dobrze? Musi być. Pozdrowienie dla Michała. Kolumbia nie jest aż taka straszna, tak myślę. Dobry skład wystawili, myślę, że będzie dobrze. Najważniejsze, żeby dwa mecze wygrać po tym remisie, który padł dzisiaj. Myślę po prostu, że muszą zagrać swoje i wygrać spotkanie, bo to jest najważniejsze, prawda? No, dwa mecze do przodu i koniec, no po to tu wszyscy jesteśmy. Zobaczymy, jak to będzie. 2-0 dla naszych. Tak, obstawiam. Tak. Aby do przodu, nie? A dziś ile obstawiamy? Chyba wygrana. Raczej. Nie ma wyjścia. Albo remis, albo wygramy. Ale porażka nie wchodzi w grę. Już była, to wystarczy. Właśnie. Polska i Lewandowski. 2-0 dla Polski. Aż takim optymistą pan jest? Tak, oczywiście. Nauczyli się już trochę, że oczekujemy więcej? Nauczyli się, chociaż powinno być 3-0 dla Polski. Wygramy. Gramy? No. Słabe jest, słabo mamy z piłkarzami. Bardzo słabo ustawił formację, bardzo. Bardzo dobrze, pozytywnie. Tak, pozytywny nastrój, także... Kolumbia? A Kolumbia? No, Kolumbia no, mocnym przeciwnikiem jest. Ale myślę, że daje, że kurczę, no... Dopóki piłka w grze, jak to mówią, no to trzeba wierzyć, no, że się uda, tak? Ja w każdym bądź razie jestem pozytywnie nastawiony, tak? No co by nie było, nawet gdybyśmy mieli przegrać, to mam nadzieję, że przegramy po dobrej grze takiej, tak? Po dobrej takiej grze, no. Mamy nadzieję, że Polska wygra, musi wygrać. A kto strzeli gola? Lewandowski. Rosicki. Ja wstawiam 2-0, ale dla Kolumbii. Mamy nadzieję, że Polska wygra w końcu ten mecz, nie? Mecz o wszystko. A zasłużyli sobie na taką krytykę po ostatnim? No nie powinni tak, nie powinno tak być, no ale grali jak grali. A my oczekiwania mamy spore. Mamy. A dzisiaj ile będzie? No tak 2-1 dla nas. Ty też kibicujesz Polsce? A znasz jakiegoś piłkarza? Lewandowski. Źle już było, więc może być tylko lepiej. Aha, tak, może przychodzi słońce. Okay, no, musi być poprawa, tak jest. Będzie dośrodkował jeszcze wytrożne. I teraz środa. Bardzo dobra interwencja Pazdana. No coś takiego się z Michałem Pazdanem dzieje, że kiedy nadchodzi Wski, ale ta piłka spoza pole karne. I tutaj jest... Był przygotowany na to podanie. Chwilę takiej chaotycznej gry z jednej z drugiej strony. Strata za... Przepraszam, tak, ale zostałem. Troszeczkę nam teraz zabrakło może szczęścia, czy była tam jakaś obcięcia? No to 30-40 metrów. Polacy starają się tam teraz wygrać.
teraz na pokój. Tak, jeszcze może tutaj pokusi się jakiś dribbling. Tak, tak, drodzy Państwo, przegrywamy z Kolumbią 0-3 i żegnamy się z Mundialem, a w naszym studio burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, pan Jacek Lipiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Oraz Tomasz Barszcz, który pracuje na strefie kibica, który reprezentuje oczywiście Urząd Miejski w Aleksandrowie. Witam Cię, Tomek. Cześć. Panie burmistrzu, warto podsumować te dwa mecze, właściwie ten ostatni, bo już ten pierwszy mogliśmy podsumować przy pierwszej strefie kibica. Jednak no nie takie nastroje miały towarzyszyć po tym spotkaniu. No powiem tak, no ciężko jest podsumować ten mecz, bo tak serce kibica rzeczywiście krwawi. To jest tak, że myślę, że jest to jeden z najgorszych meczów polskiej reprezentacji w całej historii Mistrzostw Świata. Ja przypominam sobie takie wyniki, chociażby w 1986 roku 4-0 z Brazylią, ale to był mecz naprawdę całkiem przyzwoity polskiej reprezentacji. Natomiast na ostatnim mundialu, w którym graliśmy w 2002 roku, mecze z Ekwadorem i mecz przede wszystkim z Portugalią 4-0. Fatalne mecze, fatalne przygotowanie tej reprezentacji, ale pamiętajmy, że drużyna Engela to była drużyna, która nie miała tego potencjału, nie miała tych gwiazd, była złożona z zawodników, którzy siedzieli na ławkach zagranicznych zespołów, wcale nie zespołów pierwszej wielkości. Dzisiaj mamy drużynę teoretycznie złożoną z wielu zawodników klasy europejskiej. Mamy zawodników, którzy przede wszystkim zagrali naprawdę fajne euro, którzy nie byli zadowoleni w ogóle z ćwierćfinału, dlatego bo potencjał tej drużyny był większy, a pamiętajmy, że odpadliśmy przecież z porzuta karnych z przyszłym mistrzem Europy. I no oczywiście można sobie wymienić wielkie nazwiska na czele z Lewandowskim i przyzwoitymi zawodnikami, tylko teraz się zastanawiam, co tak naprawdę rzeczywiście legło u podstaw tak fatalnej gry, bo z jednej strony możemy tłumaczyć to, że wiele czołowych gwiazd polskiej reprezentacji było po bardzo ciężkich kontuzjach. Milik, Błaszczykowski, brak, no, złe transfery niektórych zawodników. Łukasz Piszczek również miał kontuzję. Łukasz Piszczek, tak, kolejny zawodnik, tak, którzy nie byli w pełni sił, to było widać. Krychowiak, który z różnych względów po prostu bardzo mało grał, bo to ten transfer do PSG, później West Bromwich, nieudany, w zasadzie nieudane wypożyczenie, to byli kluczowi zawodnicy. Oni zupełnie byli bez formy. Problemy, no myślę, że teraz jednak te tematy związane ze zmianą barw klubowych Lewandowskiego też miały wpływy, bo to był cień wielkiego zawodnika, już widzieliśmy jego problemy w meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Ale to nie usprawiedliwia, bo to była naprawdę drużyna przede wszystkim walcząca. Czasami, kiedy brakuje tego, brakuje rzeczywiście tego potencjału jednego, drugiego zawodnika, cała drużyna bierze na siebie tą odpowiedzialność. Jest determinacja, jest wola walki, a my z tego słynęliśmy. Myślę, że eliminacje też to pokazały. My czasami starali w trudnych momentach, a były takie momenty w eliminacjach, mecze z Czarnogórą, to rzeczywiście, gdzie pokazaliśmy charakter, pierwszy mecz z Danią, fantastyczne mecze z Rumunią i naprawdę to byli silni przeciwnicy, a my potrafiliśmy pokazać, że jesteśmy po prostu naprawdę drużyną klasową. Ten ranking może był zawyżony. Natomiast to, co się wydarzyło dzisiaj, po prostu to była drużyna, która nie miała atutów. Nawet te 21 minut to była gra zachowawcza. To była gra prawidłowa w destrukcji, ale pamiętajmy, że my w pierwszej połowie tak naprawdę nie stworzyliśmy żadnej sytuacji. Kolumbijczycy też nie. Mieli jeden moment, dogranie do bardzo wysokiego napastnika. Świetnie to wykorzystali. Świetnie wykorzystali. Praktycznie nie strzelili, nie do 40 tej którejś minuty nie oddali strzału na bramkę. Strzelili bramkę i ona ustawiła mecz. My byliśmy już po tym. Te nawet zmiany były bardzo dziwne. Nie wszedł Błaszczykowski, nie wiem dlaczego. Grosicki tak naprawdę na tym nie istniał. Został zneutralizowany.
Tak naprawdę nie mieliśmy żadnych atutów. Ja tak sobie porównuję ten mecz wczoraj, gdzie mistrzowie świata, Niemcy, mogli odpaść. I wielkość Toniego Krosa zadecydowała w 95 minucie. Ale Niemcy kreowali grę. Szwedzi praktycznie bronili się w 16. Niemcy mieli wiele sytuacji. My oczywiście graliśmy z dużo lepszą drużyną, bo Kolumbia jest dużo lepszą drużyną od Szwecji. Ale dzisiaj tak naprawdę, powiem szczerze, mi trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego drużyna o takim potencjale, drużyna, gdzie analizowaliśmy na papierze, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, że miała być drużyną, która nie będzie walczyć może o Mistrzostwo Świata, ale jest szansa na chociażby ćwierćfinał, jest szansa na pewno spokojne wyjście z grupy, trudnej grupy, ale później walka o duże cele z punktu widzenia naszych aspiracji. Nie wiem, dzisiaj, tak jak patrzę na to, co się działo, myślę, że nie było chemii w tej drużynie. Ta drużyna zatraciła to, co było na Euro. Tam była jednością, tam grała radosny futbol. Widać było, że w tej drużynie tkwi taka pewność siebie. Tej pewności siebie już brakło z Senegalem. Myślę, że te fatalne błędy zaważyły, bo Senegal nie jest dobrą drużyną. Senegal jest po prostu o klasę, moim zdaniem, gorszą drużyną od Kolumbii. Może teraz przesadzam, jestem rozgoryczony, ale myślę, że ten pierwszy mecz w dużej mierze zadecydował. My nie potrafimy grać tych meczów drugich, jeżeli przegramy. Nie mieliśmy w ogóle chyba takiej sytuacji na żadnym mundialu. Przypomnę, te mundiale 70, to są zamierzchłe czasy, ale 74, 78 i 82. Ktoś przeanalizował, że my w tych mundialach zdobyliśmy najwięcej punktów ze wszystkich drużyn, które grały na mundialu. Ale zremisowaliśmy pierwszy tylko jeden mecz. Z Włochami w 78, tak naprawdę, przepraszam, w 82 też zremisowaliśmy pierwszy mecz z Włochami, no ale przyszedł później ten fantastyczny, ale później już te mecze były zupełnie inne. Myślę, że coś tkwi w sferze psychicznej w tej drużynie. Ta porażka w pierwszym meczu po prostu nam pozbawione skrzydeł, tak to powiemy. Oczywiście przegrywamy mundial, wracamy do domu, Tomek, ale no, piłkarze nie zdali egzaminu, ale kibice zdają w Aleksandrowie Łódzkim na strefie kibica. Tak, strefa cały czas działa i działać będzie do samego końca mistrzostw. Przed nami jeszcze wiele bardzo emocjonujących spotkań, meczów. Myślę, że warto pojawić się tutaj w najbliższy czwartek i kibicować mimo wszystko naszej reprezentacji w tym ostatnim meczu, takim na pożegnanie. Mamy nadzieję, że pokażą wyższą klasę i będzie co wspominać, jakimi akcjami się chwalić. Natomiast myślę, że kibice w Aleksandrowie, którzy w ogóle doceniają dobrą piłkę nożną, będą się tutaj pojawiać, tak jak pojawiali się wcześniej, na innych meczach. Wybiorą sobie swoje ulubione drużyny z innych krajów i po prostu będą im kibicować do samego końca. Przypomnijmy, że strefa działa do 15 lipca, praktycznie codziennie. Czyli do finału. Dokładnie. Do tego cały czas będzie działała ta strefa dla dzieci z PlayStation. Jak tylko pogoda pozwoli, te rozgrywki PlayStation przeniesiemy również na ten wielki telebim, także to też doda takiej dodatkowej atrakcyjności. I cóż, spotkamy się tutaj już w czwartek. Czyli, Tomek, tradycyjnie trzeba powiedzieć, że był mecz otwarcia, o wszystko, no i oczywiście o honor. Znaczy, te mecze o honor rzeczywiście są naszą domeną, bo ja przypomnę, że ostatnie, czy mecz ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Kostaryką, tak, te ostatnie mistrzostwa, na których graliśmy dwukrotnie, okazały się naszym zwycięstwem. Natomiast to przede wszystkim musimy podziwiać futbol innych drużyn, drużyn wielkich, chociaż na razie ja muszę powiedzieć, że wielkiego futbolu na tym mundialu nie ma. Zawodzi Argentyna, męczą się bardzo Niemcy, ale myślę, że Niemcy jak zwykle drużyna turniejowa odpali. Brazylia też nie prezentuje tego futbolu, który powinien być. Tak naprawdę myślę, że dzisiaj fantastycznie prezentuje się Belgia. I myślę, że to jest dwa mecze, dwa zwycięstwa. Dwa zwycięstwa i to naprawdę bardzo przekonujące. Myślę, że to jest bardzo ciekawa drużyna, która mogłaby stanowić taki ożywczy trend w tym takim
eklektycznym futbolu, gdzie zawsze wygrywają Niemcy, Argentyna jest zawsze gdzieś blisko. Myślę, że to też jest jakiś taki znak czasu. A cóż, my teraz mamy chyba Ligę Narodów, tak? Przygotowujemy się do kolejnych meczów, takich, które mają potwierdzić to, że ten mundial był po prostu nieudany. Fatalnie przygotowana rzeczywiście drużyna pod wieloma względami, ale tak czasami bywa. No niestety to jest sport. Po bardzo dobrym Euro myślę, że po prostu jest to duży, duży zawód, ale pamiętajmy, że sportowe życie trwa dalej. Musimy budować tą reprezentację. Podejrzewam, że znając polskie realia, zmieni się bardzo wiele, zmieni się trener i będzie budował nową reprezentację. Ja muszę powiedzieć, że tak zmieniając dyscyplinę, patrzę z takim dużym jakby nadzieją, na przykład chociażby na naszych siatkarzy, którzy gdzie wprowadzane są rzeczywiście nowe twarze. I myślę, że w naszym futbolu też powinniśmy o tym pomyśleć, bo mamy wielu zawodników już takich, którzy może rzeczywiście nie mają takiej determinacji do gry w pierwszej reprezentacji, a mamy sporo młodych zawodników, których powoli powinniśmy wprowadzać do pierwszej drużyny. Oczywiście tak jak Jan Bednarek, jak Dawid Kownacki, oczywiście dokładnie. Oni zostali już wprowadzeni do tej drużyny. Tomek, przegrywamy pierwsze spotkanie, przegrywamy drugie spotkanie. Jedynie można być zadowolonym z tego, że rzeczywiście tutaj w aleksandrowskiej strefie kibica nie brakuje tych kibiców, zwłaszcza podczas meczów reprezentacji. I tak jak mówiłeś, zapraszamy oczywiście wszystkich na mecz z Japonią i na pozostałe spotkania. Dokładnie, spotykamy się tu każdego dnia, a najbardziej zapraszamy wszystkich na to czwartkowe, ostatnie spotkanie Polski. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle z aleksandrowskiej strefy kibica po meczu z Kolumbią. Ja już się z Państwem żegnam, a teraz posłuchajmy jeszcze na koniec kibiców. Minut do końca, ale trochę strefa nam opustoszała. Ludzie idą do domu, twierdząc, że już nic z tego nie będzie. Wcześniej małe dziecko, zimne rączki ma, muszę mieć, no i wynik zrobi swoje. Nic już się nie zmieni? Nie, raczej nie. Może honorowym jakąś strzelą bramkę. Nie ma już nadziei? Nie ma. Nie ma. Dlatego do domu. Tak. Ja myślę o tym meczu, że jest słaby i przegrywamy 7-0. No niestety, może się innym razem uda. Pierwsze 15-20 minut zagraliśmy dobry mecz, ale niestety później graliśmy to samo co z Senegalem. Większość piłkarzy stała na boisku. No, też Robert Lewandowski nie zagrał tego, co do niego należało. To, co może powinien zagrać jako kapitan, jako jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. No i kończy się tak, jak się kończy, 3-0. Mecz z Japonią, też myślę, że to nie będzie łatwy mecz, ponieważ dzisiaj bardzo dobry mecz rozegrała Japonia z Senegalem i będzie tym piłkarzom bardzo trudno wygrać choćby jeden mecz na tym mundialu. Nie ma co płakać, na czym płakać, no, nie grają, po prostu nie grają. Chłopaki, no co innego powiedzieć. No. W sumie z Senegalem nie był taki przypadek? Nie. Pierwsze mistrzostwa świata, które przyjadą z zerem. Polacy. A jest tylu fajnych piłkarzy, po co gwiazdy wpuszczają na scenę? Tylu fajnych piłkarzy naszych, tak? Po co gwiazdy? Gwiazdy tylko biegają, tak? To z Sokołem Aleksandru by przegrali przecież, no. Tak jak w pierwszym meczu na przykład od razu założyli raczej, że wygrają, tak? No ale stało się inaczej. Myślę, że w ogóle nasza gra jest zdecydowanie za wolna. Brak prawidłowych podań, tak? Nie jest rozciągana na skrzydła. Brak skuteczności to jest przede wszystkim wada. Widać, że przeciwnicy są lepsi, po prostu widać, czy to przypadek? Wynik pokazuje, tak? Widać. 3-0 to nie jest przypadek. Nie sądzę, że chcieliśmy zbyt wiele. Awansowaliśmy na Mistrzostwa Świata i każdy chyba liczy, nawet na pewno zawodnicy też, żeby osiągnąć jak największy sukces. Wyjść z grupy to na pewno nie było za dużo. To, na co liczyliśmy. Część zawodników gra dobrze, część no nie gra na najwyższym poziomie i
przez to nie wychodzi, przez to nie są dobre, dobrze wyprowadzane akcje. A Lewandowski? Czy grał dobrze, ale jakby on nie mógł sam wygrać meczu. Ale sądzę, że jeżeli chodzi o Polaków, to bardziej to kwestia mentalności. Słabo psychicznie zagraliśmy, no ale może następnym razem. To, że Maroko potrafiło jakby pokazać piłkę, a my nie możemy, gdzie mamy bardzo dużo gwiazd, to jest bardzo średnie. No. Przegraliśmy 3-0. Kiepsko, nie? No, kiepsko. Wy też smutno? No. Tego nie wiemy, no tego się tylko możemy domyślać. Żałujemy. No to Wojciech Szczęsny w ogóle prawie nie broni. Skład nie ten. Drużyna nie ta, co na mistrzostwach Europy. No wiadomo, co się stało. No. Widać, że młodzież wszędzie w świecie. Szybkość. A u nas te stare dziadki, tylko podanie, jakieś schematy stare. No to są jakieś... Budować zespół z młodych zawodników i dalej działamy. Żyliśmy za światem i tyle. Trochę meczu już obejrzałem na tym mundialu i mam wrażenie, że faktycznie Polska jest najgorszą drużyną na tych mistrzostwach. No niestety muszę to powiedzieć. Nawet takie drużyny jak Maroko, jak Arabia Saudyjska zagrały lepszy futbol, bo to nie chodzi już o to, że my nie wygraliśmy, tylko że po prostu nie graliśmy dobrego futbolu. Na puchar czekamy, Aleksandrów z Polską razem.